O, twoje sandalety nie są włączone. O! Za każdym jebanym razem. Zastanawiałem się nad X7, ale stwierdziłem, że nawet moje masochistyczne skłonności są dzisiaj nie aż na tyle silne, więc zrobimy sobie coś nieco luźniejszego przynajmniej. Podkreślam nieco. Speedrun, żeby ja miał speedrunować. Na pewno nie byłby to speedrun z wykorzystaniem jakichś techów i tak dalej, tylko taki speedrun na zasadzie na tyle, na ile potrafię. Jeżeli cokolwiek. Więc trochę średnio to wchodzi w rachubę, no. Wiem, że byłbym w stanie gdzieś w jakieś 40 minut przejść, gdyby mi wszystko dobrze wyszło, ale nie wydaje mi się, żebym był w stanie jakoś dużo więcej osiągnąć bez, powiedzmy, dużej ilości praktyki, etc., etc. Anyway. Generalnie to zastanawiałem się, czy nie chcę zrobić też tego jakiegoś rana takiego typowo Buster Only. Ale to jest w kategoriach, czy na pewno chcę. Oczywiście wiadomo, że z ograniczeniami, bo nie wszystko się da. Plus mam wrażenie, że byłaby sroga wyjebka w paru miejscach, więc to naprawdę trochę niebezpieczne. No właśnie o tym mówię, że no nie wszędzie się da generalnie. Ale konkretnie chyba ile jest? Dwa miejsca, w których to jest po prostu niemożliwe. Tak mi się wydaje, że dwa. W dwójce generalnie mam dwa punkty, z których mogę zaczynać i one są prawie że takie same. Znaczy inaczej. Zacząć Mega Mana 2 mogę tak naprawdę od każdego etapu. Nie ma żadnego etapu, co do którego mam takie nie, od niego kategorycznie nie zaczynam. Ale jeżeli miałbym wybierać, od czego zacznę, to będzie to albo Quick Man, albo Metal Man, bez jakichś innych możliwości tak naprawdę. Także to jest zawsze dla mnie dylemat, bo Quick Man ma ten problem, że ta końcówka etapu jest straszna. Z drugiej strony robienie Quick Mana przyspiesza Metal Mana teoretycznie. I nie czuję się tak źle z większością etapu Quick Mana, ani z samym bossem. Jak to mawiał klasyk, a chuj mi w dupę. Wczoraj sobie robiłem jakieś takie luźne bieki, nie wyglądało to aż tak źle. Nie mówię, że wyglądało to dobrze, ale źle też nie było. Au. Nie zaczyna się dobrze, to na pewno. Darmowe rzeczy, nie będę narzekał. Powiem szczerze, że za którymś razem to ten etap się już przechodzi bardziej na pamięć niż jakkolwiek inaczej. Bo większość z tych rzeczy po prostu się dokładnie pamięta, co gdzie jest tak naprawdę. Nie powiem, że jestem w stanie go przejść kompletnie nie patrząc w ekran, bo aż tak dobrym graczem nie jestem. Nawet jeżeli są ludzie, którzy by chcieli pewnie w mojej coś innego. Ale mówię, to jest bardziej pamięć mięśniowa już w pewnym momencie. To życie mam takie zawsze 50-50, że albo mi się jakimś cudem uda je zgarnąć, albo mi się go nie uda zgarnąć i nie mam reguły co do tego. Chciałem się tutaj prostować, żeby bezpieczniej przejść. Wydaje mi się, że ten pierwszy pocisk znaczy pocisk przed drugim robotem mógł zgarnąć jeszcze i to byle pierwsze. Cześć samolot, tak samo. Ja się póki co Bendlesa aż tak nie bawię, więc o Jezu, to wygląda okropnie.
To wygląda absolutnie okropnie. A teraz to już w ogóle, holy fuck. Damage boost wyszedł dobrze, ale walka z Quickmanem wyszła absolutnie beznadziejnie. Klątwa tego, że jest się na widzie i w ogóle. Nie wyobrażam sobie, jak wielkim masochistą trzeba być, żeby robić tutaj perfect runa. Albo, broń Boże, robić tego. Buster Omni z Dogbota Quickmana. Bo z tego co pamiętam, Dogbot dostaje jeden obrażeń od armatki. I w dodatku jego hitbox jest znacznie gorszy i ma płaską powierzchnię do walki. Dobra. Po Quickmanie będzie metal. Cześć, Oxide. Cały Quickman minął. No i etap Quickmana jest długi. Dobra, tutaj był Itang, dajcie go proszę. Jak będę miał jakąś luźniejszą chwilę, to przeczytam, tak żeby nie było, bo teraz udaję, że się skupiam na grze jako tako. Podkreślam, udaję. Czy to się da? Da się. Zastanawiałem się, czy mogę to zrobić, powiedzmy, na raz, ale aż tak dobrze to nie ma. To się na pewno da szybciej zrobić, ale nie jest to coś, co mi jakoś zawsze wychodzi. Naiwnie liczę zawsze, że coś może mi tutaj wypadnie do leczenia. Au. Ale dobra, jak jest nie, to nie. F? Poćwiczyć zwykłe rano i no right. Ja generalnie przed większością wyścigów nie ćwiczyłem tak sensu stricte, tylko bardziej jakiegoś tam jednego rana, żeby sobie przypomnieć, jak się grało w daną grę. Więc... U nas zazwyczaj te wyścigi były takie bardziej no, luźne jednak. Bez jakiegoś wielkiego tryhardowania czy mówię czego. O Jezu. I on się CSP oczywiście. Tak. To się źle skończy. Nigdy nie umie ich dobrze unikać. O. Au! Jezu Chryste! Nie chcę o tym rozmawiać. B. Czuję, że się wyjebie na Metalmanie. Daj sobie. Queen... A dobra, jolo. Damy radę. Żartowałem. Jezu Chryste. Za dużo chopeków straciłem przed bossem. To zdecydowanie nie jest run z tych speedrunowych, które mogę wam obiecać. Z drugiej strony mogłem to po prostu zrobić tak, jak to teraz zrobiłem, gdybym tylko miał o jedną szarą komórkę więcej. Można mieć z góry zmieniony kontekst, muszę być przytłumaczyć na inny kontekst. Znaczy, ja naiwnie zakładam, że tłumacze dostają tekst taki, jaki jest w grze i z kontekstem, jako tako. Ale mówię, to jest może trochę zbyt naiwne, biorąc pod uwagę jednocześnie moje doświadczenia z tłumaczeniem. Thank you.
Au. Nie myślałem, że to mnie jeszcze trafi. Metal Blade, nawet jeżeli czasami są fajne, to jednak nie zawsze zadają tyle, ile człowiek myśli, że zadają. I można się na tym srogo przejechać. To jest z jakiegoś powodu segment, na który nie przyzwoicie, często się wypierdzielam jak gram. Bo myślę sobie, że mogę sobie zrobić jakiegoś tam dłuższy spadek niż mogę efektywnie. Apteczka to jest? Znaczy nie będę potrzebował, ale zaszkodzić nie zaszkodzi. Czy wy widzicie, ile te cholerne żaby są w stanie przyjąć na siebie? Wow. Idealne, żeby zmarnować trochę czasu. Te apteczki. Zwłaszcza, że wiem doskonale, że ich nie będę potrzebował jak tako. Tak. Odrobinę później niż myślałem. Pamiętałem, że na końcu jest jedna taka, której się nie da po prostu przebiec. Lepiej zmienić kontekst niż wyciąć. No. Moim zdaniem, jeżeli już chcieli to dopasowywać w tej sytuacji, to powinni po prostu zmienić wiek postaci. Naprawdę nic by się nie stało, gdyby większość problematycznych postaci miała 18 lat, dajmy na to za 17, tak? Te dwa skrajne przypadki, z nimi aż tak problemu nie ma, chociaż też gryzi się to trochę z moją ideą tłumaczenia. Ale cała reszta moim zdaniem była kompletnie bez potrzeby. Gaszko, to przedtem. No ja wędle się nie doszedłem nawet jeszcze do choćby jednego bossa, szczerze mówiąc, więc... Nie wykluczam, że jeszcze mi się uda jakoś to naprawić. Kurwa! Za dobrze chciałem. Za szybko czasami próbuję ten segment robić. A propos. Aż powiem szczerze, że tutaj akurat zazwyczaj pay się nie wypierdziałem. Więc to była taka nowość dla mnie. Niewidzialne bloczki u Hitmana też w dużej mierze mam na pamięć tak naprawdę obczajone w tej chwili, powiem szczerze. Także takich niektórzy na przykład mówią, że potrzebują tutaj, nie wiem, przedmiotu 2, żeby to przejść, to on takie, a nie, no co wy. Co wy gadacie? I znałem, że jak tylko to powiedziałem, to się tutaj kompletnie wypierdolę. Bo to powiedziałem, to tak niestety działa. Dobra, nie jest aż tak źle. Nie da się przejść przed... Z drugiej strony endlessowe wersje zakładają, że ma się wszystkie przedmioty broni i tak dalej. Więc to też w jakimś tam stopniu, powiedzmy, uzasadnia wszystko, tak? Thank you.
Ach. Znaczy z tym timingiem to podejrzewam, że bardziej kwestia rzeczywiście się go wyuczenia, tak? Bo tutaj też ja ten timing mam po prostu w pamięci mięśniowej bardziej niż cokolwiek innego. Nie mam w pamięci mięśniowej, jak daleko muszę skoczyć, więc to akurat mam, tak powiedzmy, na oko. Jak długo muszę przytrzymać strzałkę w lewo i tak dalej, ale sam timing skoków mógłbym zrobić z zamkniętymi oczami. Nie wiem, tak jak niektórzy czasami robią jakieś przejścia, daj mi na to na dwa kontrolery, znaczy nie na dwa kontrolery, tylko na ten jeden kontroler, dwie osoby. To jeżeli jedna osoba by mi wciskała strzałkę tak odpowiednio, to jest niemalże pewien, że byłbym w stanie to zrobić z zamkniętymi oczami do sobie. Zakładając oczywiście, że zrobiłaby to dokładnie tak jak ja. Warning Woodman. No, to nie za szybko. Teraz trzeci. W sumie, czy to nie jest tak, że te psy są podatne na broń Woodmana? Więc wędle się pod tym względem może być nieco łatwiej? Za szybko znowu. Te. Dobra, Metal Blades znowu. Liczyłem na to, że hapeki wypadną. Wolę nie ryzykować się z Woodmanem, jeżeli chodzi o hapeki, więc fajnie było, jakby jeszcze z ptaków tutaj coś się dopą. Aha. Ale dopło. Ale dopy! I can't. Dosłownie I can't. To się nie skończy dobrze. Jeszcze jakbym miał wciskać przyciski, to już... A Jezu, to jeszcze nie jest koniec etapu. Holy fuck, jestem wtedy. A, kurde. Nie jestem przekonany, czy przeżyję w takim tempie tego. Czy przeżyje w takim tempie Woodmana? Zobaczymy. W najgorszym wypadku po prostu tego. Użyję jej tanka, jeżeli będę czuł, że nie dam rady. Takim pytanie, czy będę w stanie przeskoczyć Leaf Shielda. Aha. A i tutaj są wiem? S? Najgorsze jest to, że pasek Atomic Fire jest tak skonstruowany, że sprawia wrażenie, jakby dało się w jakiś przedziwny sposób to zrobić. Że w sensie trzeci strzał jeszcze oddać, ale na drugim etapie ładowanie się zakończy. I tyle razy się na tym opałem, jak przechodziłem Mega Man 2. Jezu Chryste. Dobra, czas mieć kompletnie wyjebane na hapeki. To nie było to, co miałem na myśli, mówiąc wyjebane na hapeki. Aaaaaaa, fajne i tanki, by the way. Pięknie teraz wyglądają te S na czacie. Holy fuck, ja nie wiedziałem, że mi żyć nie zostało. Mógłbym myślał, że miałem więcej żyć, szczerze mówiąc.
Ech, no dobra, już zatrzymam się. Ta Quintess nie żyje, I know that. To się nie może dobrze skończyć. Nie, zawsze mnie boli to w Mega Man 2, że i tanki się gubią. A łatwo. Tutaj pewnie szybciej by było zejść z tej platformy i szybciej przeskoczyć, ale aż tak nie speedanuje. Zaczęliśmy od Quicka, tak, i zdążyłem nawet się wyjebać już na Game Overa, co mnie bardzo boli, nawiasem mówiąc. Jestem pewien, że nie będę potrzebował tych wszystkich tanków, które zdobyłem. Au. Już nie ma, dobra. Elementy skurwy, synu. Kurde, to powinno trafić. Wczoraj jak przechodziłem, to udało mi się jakoś zrobić tak, że... Jezu, najgorzej! Cześć, Kiwi! Nienawidzę tego. Zwłaszcza, że to przy okazji z jakiegoś dudnego powodu wycisza... tę część tego utworu. Nie wiem, nie pytajcie, dlaczego to tak działa. Nie będę kwestionował. Item 2 completed. Jezu, ten motyw tak dziwnie brzmi z uciętym instrumentem. Dobra, dajcie mnie Metal Blade, bo mnie coś rozkurwi. Przez 10 sekund było ładowanie paska HP w Mem 4 za każdym razem. Dobra, jedyneczkę poproszę. To było piękne i zamierzone 100%. Nikt mi nie wmówi, że było inaczej. O jebana mać! Co za to nie było zamierzone? Ani to. Ulala. To było bardzo uf, zgadzam się. To byłoby jeszcze większy uf. Dobra. Teraz już do końca etapu. Wydaje mi się, że mogę Metal Blade'ów używać. Znaczy wiem, że w pewnym momencie będę musiał jedynkę wziąć. Jedynkę albo trójkę. Trójki nie mam. Czy jedynkę? Byłem pewien, że spadnę. Dobra. Czas na ptaszydła falszywe. Thank you.
To było bardzo ciekawe. Nie! Nie ma. Nie bawimy się tak. Dobra, przynajmniej będę miał jednego itemka. Aczkolwiek wydaje mi się, że gdzieś tam jeszcze po drodze były jakieś do zgadnięcia. To jest na pewno żyćku. Au. Jezu! Przestań się nie wpadać na łeb. Komendant pokazywał info o komputerku? Nie wiem, o czym mówisz. Czy ja? Byłem bardzo blisko, żeby umrzeć na Cashmanie. To... sprawiłoby, że mental by mi siadł. That was it. Jacek na litość boską. I know, right? Nie, ja powiem jedną rzecz teraz. Bo może tego nie widać aż tak bardzo w tej chwili. Ale jeżeli przechodzę grę samym Busterem, to ja potrafię unikać bossów. Całkiem kompetentnie mi to wychodzi. Jeżeli przechodzę grę używając słabości, to wyłącza mi się moja jedyna szara komórka, która jest odpowiedzialna za unikanie. I przestaje czegokolwiek unikać. Żyćki mnie pogadzę. Jestem pewien, że to nie jest optymalna droga. Skąd tak mało i tanków? Czy ty nie zdążyłeś przyjść? Wywalenie się na tym. Na Endmanie. W sensie tak wywaliłem na Game Overa, że jest to Mega Man 2, to... well. To się robiło tak, że tu się w lewo spadało, tu się na dół spadało i tu byle się... Jeżeli tutaj nie spadnę na dół, to wszystko będzie ok. Jeżeli spadnę na dół, to zacznę się o siebie martwić. ABS. Też bomby. Mgliście kojarzę, że na Flashmana mogły działać też bomby, szczerze mówiąc. Poza tym Metal Blade'ami. Niezaprzeczalnie. Co nie miał faktu, że Metal Blade'y działają znacznie lepiej. Crash bomby mają dwóch bossów, na których dobrze działają. Przy czym używanie ich na jednego z nich to jest absolutna... porażka i katastrofa, bo jest to Quickman. Z tego co pamiętam, Quickmanowi detonacja, jeżeli się akurat dobrze ustawi, potrafi zadać 12 obrażeń. Czyli 3 takie detonacje pełne zabijają go. Albo 2 plus 2 strzały z Bustera. Tylko no zazwyczaj nie mamy Crash Bomb, kiedy idziemy do Quickmana. No chyba, że robimy tą samą kolejność co jadko z Quickmanem na końcu. A w rematchach nie mamy, bo Bubin Zapy. Więc... I tak nie mamy w dużym skrócie. Dobra, tutaj na start będę chciał brać Metal Blade'sy, tak. Wiem za to, czego nie będę chciał robić.
Nie będę chciał się wpierdalać w jajka. A, że się z chęcią przegarnę. Do czasu, aż będę musiał się wypierdolić wszystkie życia na obcym Wiley. Czy coś? Czy panuje się turniejować? Odpadłbym w Endlessie. To zresztą udowodnię, jak potem włączę Endlessa dla pokazania. Dobry pory. Liczy się zabawa. Macie dziwną definicję zabawy. Wow. Użyj flash stopera tylko po to, żeby nie oberwać, żeby i tak oberwać. Dobrze, jak jakiś achievement? Mogę przestać robić głupie rzeczy na dubbingach? Przydałoby się. No wyglądaj. Mam dwa i tanki, czy jakieś dwa za mało, znając siebie. Wiedziałem. Czułem to. Fuck me. W momencie, kiedy wykonywałem skok, to już czułem, że on nie wyszedł. To jest chyba najgorsze uczucie, kiedy... To jest tak zwany lagos moment. Że nic, tylko wcisnąć start i patrzeć na to. Ulala. Ja się tu zmieściłem? I guess! Nie będę się kłócił o to, że gra mi daje forę, ale... Dziwne. Mój dubbingowy tekst z pewnością wymaga podszkolenia. Zrób z dwiema, nie potrafię. Kiedyś próbowałem i schodziło mi na to przynajmniej w pół godziny. To są lagi. Pierwsze słyszę. Przysięgam. Powinienem pewnego dnia sobie przypomnieć o tym, jak ta gra wygląda i dać ostrzeżenie dla epileptyków. Teraz nie zapomnisz, że skacze się po pierwszą. Albo i nie po pierwszą. Fuck me. Czemu ja zawsze myślę, że skacze się po pierwszą? Holy fuck! Jezu Chryst! To się źle skończy, prawda? Oh my! To jest dosłownie reset moment.
Nie, serio, to jest reset moment. Ah, fuck me. Nie, nie rozumiem. Wczoraj to robiłem i sobie mówiłem, że dokładnie zapamiętam, że skaczę się na pierwszą. A trzeba skakać na drugą. Psychologia i seating. No. Nie wiem, czy widziałeś Serik, ale właśnie go zużyłem i spadłem. Dlatego mówię, to jest bardzo intensywny reset moment, jak dla mnie. Tylko pytanie, czy chcę resetować, czy chcę przejść na Endlessa. Szybka wyjebka na Endlessie i najwyżej zrobię jeszcze jedno podejście. Au, 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 au. Dobra, tylko potrzebuję jedną rzecz szybko jeszcze ustawić. Bo z jakiegoś przekrętego powodu muszę wyłączać obsługę switcha w tym. W Steamie, żeby móc. A nie, wróć. Jeszcze inaczej to musiałem zrobić. Musiałem to zrobić o tak. I teraz powinno działać chyba. Też nie? Fuck! No dobra. Nie, to w takim razie nie musiałem wyłączać. Kurwa. O, wróć tu. Obsługa tego skurwysyństwa jest strasznie upierdliwa. O, teraz powinno być ok. Tak, teraz jest ok. Ten adres mi się mega spodoba, I know, right? Ja już zrobiłem do niego jakieś takie... powiedzmy, próbne podejścia. Więc to nie jest tak, że będzie on dla mnie kompletnym zaskoczeniem i w ogóle. Ale jednocześnie nie powiem, żebym gdziekolwiek daleko w nim doszedł. Ups. Czy ja właśnie trafiłem dwa z rzędu ten sam? Nie, to jest inne, chyba. Wow! Gra jest tania. Najtańsza gra, w jaką w życiu grałem. To nie ironicznie wygląda jak uczenie się tapów na pamięć, tylko po to, żeby ten... żeby móc przechodzić sensownie. Czyli coś, czego absolutnie nie znoszę. Coś, za co absolutnie nie znoszę MM9, by the way. Bo dla mnie MM9 to jest taki klasyczny przykład gry, gdzie trzeba się uczyć dokładnie na pamięć segmentów. A to było akurat absolutnie okropne. Uczenie się etapów na pamięć. Znaczy, ja powiem tak, gdyby Endless składał się bardziej z tych segmentów... O! Okej. Okay. Jebać Endlessa. Tyle mam do powiedzenia. Długo na linii posiedziałem. Nie, jakoś nie przemawia do mnie format tego, że gra ci daje coś, co jest bardzo podobne do tego, co już miałeś, ale jednocześnie wrzuca ci jakąś drobną zmianę, która ci kompletnie wytrąca z rytmu. Żeby to było takie chyba unlimited, że to są segmenty, które zupełnie się różnią, spoko, nie ma sprawy. Ale jeżeli wrzucać coś, co wygląda praktycznie tak samo, zaczyna się tak samo i nagle jeb.
coś zupełnie innego, to dla mnie to jest takie kategoryczne nope. Bo to jednocześnie wymaga nauczenia się i do tego w pewnym stopniu oduczy mnie tego, jak się przechodzi właściwego MM2, więc tym bardziej dla mnie odpada. Także, jak już mówiłem, jebać Endlessa. Dlatego też nie startuję. Dobra, tylko teraz pytanie. Czemu mój kontroler ma SWPC? Aha, już widzę czemu. Wybory mam 3, tak naprawdę. Albo robimy jeszcze jedno podejście zwykłe do MM2, albo robię Bastion Only MM2, albo robię Bastion Only MM3. I to jest dylemat, którego nie jestem pewien co zrobić. Znaczy ja zawsze mówiłem, że jestem chorym graczem platformówki. Ale czy można dla odmiany? Buster only. Tylko jak jeszcze przypomnę sobie pod tym wszystkim są odpowiednie przyciski. Ale czy... Dalej, okay. I co gorsza, trzeba będzie sobie przypomnieć, że w tej grze istnieje slide. To co, jak Buster only, to jest jedyny słuszny boss, od którego się zaczyna. Dogboty Buster Only to jest absolutna katorga. Żeby nie było, kiedy mówię Buster Only, mam na myśli Buster Only plus i tanki. Tak, żeby mnie ktoś potem nie łapał za słówka. A no i oczywiście tam, gdzie jest absolutnie niewykonalne przejście bez Bustera, no to wiadomo, że będę używał jakichś Shadowblade'ów czy innych broni, tak, ale tam, gdzie nie jest to kompletnie niezbędne, to nie planuję. Użycie Rusha i tak dalej zostałem własnej dyskrecji, bo nie łapie się to dla mnie pod kategorię broni. Także nie wykluczam, że będą segmenty, gdzie będę się posiłkowo rażdżetem dla wygody. O, Żyćku. To było bardzo miłe ze strony tej gry. Byłem pewien, że się spierdzielę. Bo byłem zdecydowanie za blisko krawędzi tamtej platformy. Pamiętam, jak się z nim walczyło. Z nim walczyło się na zasadzie, czy RNG akurat mi pomoże. Im więcej slajduje, tym lepiej generalnie. Tutaj już musiałem tak naprawdę zakładać, że będzie slajdował. Au, się dałem wkrzydzić. To się źle skończy. Chociaż... Łatwo? Nawet nie było trudne. Absolutnie współczuję każdemu cholernemu maskicie, który by twierdził, że tak, zabiję Shadowmana, spefektanuję. Bo tak naprawdę przed slajdem na krótkim dystansie trzeba preemptywnie skakać. Więc jeżeli wtedy akurat wykonasz shurikeny, to ciężko jest się przed tym obronić w jakiś sensowny sposób.
gdziekolwiek. Bądź kiedy robiłem Bastionoli, to naprawdę mi nie robi różnicy, gdzie idę. Nic nie daje takiej satysfakcji jak oskinowanie tego cholerstwa. A właśnie, już nie mam tego ustawionego chyba. Może rzeczywiście powinienem. Mogę zmienić, proszę? Ej, moda. Masz moda! O, przy okazji ten. Przy okazji nazwę zmienię na nieco bardziej adekwatną. Mam nadzieję, że widać. No spadaj. A, to trzeba się zatrzymać niestety. No spadaj. Zdążę? Nie, kurde. Jeżeli się odpowiednio wytajmuje slajd tam, to da się skoczyć na drabinkę i przejść przez tą drabinkę zanim ten, zanim opad do nas doskoczy. Mi się to niestety w tym wypadku nie udało. Darmowej tanki. FPS-y. Zaskinuję sobie. Czas na najtrudniejszą walkę z Totomenem, bo nierówny teren. A już na pewno będzie trudna, jak dalej będę robił takie głupie rzeczy. Dobra. Jakoś się udało. Tu jest ta apteczka, która mi się przyda. No i dobra, jak mamy pełne HP, to walka z Hardmanem jest dosłownie kwestią nie dać się trafić jego naskokowi. Co ja właśnie powiedziałem? Mógłbym się, że on się zatrzymuje w powietrzu zawsze. O właśnie w ten sposób. Chyba nie zdążę. Przesuwałem. Łatwo. A już te Mega Many są proste dzisiaj. I tak wiem, że mówię to, bo jeszcze nie jestem u dogbotów, ale... Dobra, skoro jeszcze jesteśmy przy skurwiałych bossach... Lećmy dalej. Needle to jeden z najgorszych bossów, przynajmniej jeżeli chodzi o Buster Perfect Runy. Na kurde. Kiedyś miał na te szybkie palce, że byłem w stanie je zabijać zanim się zwinęły w kulkę. To już niestety chyba nie te lata. Teraz nie nada się, no, right.
Mogę spać, dziękuję. Ten segment jest fajny, bo jego się przychodzi bez zatrzymywania dosłownie. A zatrzymywanie spowalnia nas podwójnie. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Spadnę na niego. No bo i nie. Żeby nie było, tego danu proszę nie traktować jako jakiś speedrunerski, bo wiem doskonale, że Buster Only do speedrunów się bardzo średnio daje. Może i są ludzie, którzy robią coś takiego, ale ja zdecydowanie nie czuję się na tyle kompetentnie. Au. Na pewno nie pomagam sobie przed samym bossem. No dobra. Ta walka się nie kończy dobrze, coś czuję. A, dwa. O. Nie wiem, jakim cudem tutaj się zmieściłem, szczerze mówiąc. Aj, kule. Sporo z tych hitów mam wrażenie, że mogę uniknąć, gdybym nie próbował do niego strzelać w czasie, kiedy unikam, ale poza tym nie było aż tak źle. Przecież powiem szczerze, że do perfekcjonowania Needleman jest absolutnie okropny. Dobra, gdzie by tu dalej pójść? Co jeszcze jest głupiego do bicia Busterem? Sparkman? Reszta poza Sparkmanem powinna być w miarę prosta do Buster Only. Przynajmniej tak mi się wydaje. Skwarki? Dobra, jego mi się kompletnie nie chce, więc po prostu go grzecznie i kulturalnie pominę. To jest segment, gdzie jeżeli zrobimy to idealnie, to możemy go zrobić w jednym cyklu, tak jakby. A jak nie, to trzeba bardzo długo czekać. Chyba też Buster Only. Tak jak mówiłem wcześniej, Buster plus E-Tank. Ale generalnie plan jest taki, że tak, bez słabości. I tak, wiem, że jestem masochistą. Nie musisz mi tego mówić. Frame dropy takie, jak zapamiętałem z NES-a. Dobra, i teraz mój ulubiony segment, którego nigdy... Nie pamiętam do końca, jak się robi i dlaczego po prostu się skacze w ten sposób. Wielokrotnie próbuję zaczekać, aż platformy do góry dojadą i przez co się wypierdziałam. Ciekawe. A? O. Tego chyba się nie da uniknąć, jeżeli się w takim położeniu znajdziemy. Cześć, pan Boxa. Jak podłączę mikro na USB, to Rafek będzie musiał go wiedzieć. Zakładałem, że nie wymaga jakichś super specjalnych sterowników, to tak. Jeżeli wymaga, to trzeba je pobrać. Ale generalnie powinien.
Zwłaszcza, że mikrofony na USB bardzo często mają jakąś tam własną budowaną kartę dźwiękową. Nie, będzie marne. Słabek z mikrofonu na jacka shape'u. Cześć, bo chyba nie rozumiem... Słuchawki z mikrofonem są na jacka. Chyba mój mózg za wolno pracuje, potrzebuję to przetrawić. Albo jakoś inaczej jej wytłumaczyć. Jest to grane free playem. Zdefiniuj free play, bo nie wiem, co masz na myśli. A tak na razie, no. Znaczy tyle, że Bastion Only, tak? Czyli bez używania słabości. Ale poza tym to... Takie bardziej luźne, nie żadne speedrunerskie, nic takiego. Masarki są na to wejście skokowe i one mają mikro, nie mogę go używać. Są słuchawki inter... Znaczy rozumiem, rozumiem, o co chodzi. Właśnie ja nie wiem, czy one wtedy nie wymagają rozgałęziacza, który rozgałęzi ci to na jacka słuchawkowego i jacka mikrofonowego. Przynajmniej my w robocie, jak mamy takie słuchawki, to używamy takich. Bo jeżeli podłączysz mikrofon do wejścia słuchawkowego, to na logikę nie powinien go łapać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, teraz jak się robiło te cholerne niewidzialne bloczki u Magnetmana? Bo to już zaraz będzie. Akurat z tego co pamiętam, Magnetman miał je w miarę proste, więc nie powinno być jakiegoś wielkiego problemu. Tutaj był największy problem. A i to jest, jak widać, w miarę proste. Mówię, akurat Magnetman ma chyba najprostsze znikające bloczki w całej serii. Raz, dwa. Nie, no tutaj to... Podobnie jak mówiłem na Hitmanie w dwójce, że... To jest pamięć mięśniowa, to nie jest tak, że... Ja potrzebuję się tego jakoś nauczyć jeszcze. Dobra, Magnetman robi w miarę przyjemne rzeczy, bo nie spowalnia, tak jak teraz to chociażby robi. Powiedział Shinji, po czym dawał się trafiać jak kompletny imbecyl. Czy Magnetman dostaje 2 na strzał, czy mi się wydaje? Tak, dostaje. Jestem pewien, że speedrunnerzy w takiej sytuacji po prostu w niego wpadają. Żeby było szybciej. A, ikonka moskowki z mikro. To powiem szczerze, że nie spotkałem się z takim, więc ciężko mi osobiście coś doradzić. Bo nie wiem. Prawdopodobnie gdybym miał coś doradzić, to bym musiał pogooglować osobiście. Dobra, Gemini. To co, 56 na jajeczkach? Jedną rzecz, która mnie zawsze urzeka, jeżeli chodzi o etap Geminimana, to to, że speedrunnerzy tutaj optymalizują zabijanie przeciwników, żeby było jak najmniej sprite'ów na ekranie, bo to spowalnia etap jako tako. Zresztą chyba widać, że spowalnia.
I tak naprawdę zauważalnie. O, Rzyśku. A nawet jeszcze do jajeczek nie doszliśmy. A, kurde. Czasami da się tutaj wpaść ten. Właśnie to co Skid mówi. Nie było daleko, ale... Cóż, happens. No dobra. Teraz pytanie, czy będę potrafił Wilk Jumpa zrobić, bo to w moim przypadku zazwyczaj jest bardzo nieoczywiste. Wilk Jumpy to moja jedyna słabość. Jak już mówiłem. Te skoki to jest coś z cyklu albo mi wyjdzie za pierwszym razem, albo wcale. Względnie zajmie mi to nieprzyzwoicie długo. O, za dużo syfu na ekranie. Dobra, czas na moją ulubioną zabawę. Dla mnie ten segment, który tutaj jest, się bardzo fajnie rytmicznie robi. Jeżeli wiecie, co tutaj trzeba robić. Włącznie ze zgarnianiem znajdziek. No teraz tak, spadamy tutaj. Wchodzimy tu. On nam nic nie zrobi. Tu czekamy, aż podleci. Jedziemy dalej. Skok wyłapie ją tam na górze. Skok, skok na górze. Tutaj skok na górze, skok na górze. Skok na górze. I to w taki bardzo fajny rytm można wpaść, moim zdaniem przynajmniej. A, kurde. Tylko mówię, to trzeba powiedzmy jakoś tak wyczuć w miarę. A wiem, że sporo ludzi ma z tym problemy. Ja właśnie to zawsze próbuję wyczuć tak na skoki, że skok jednocześnie omija mi jakąś przeszkodę i pozwala spowolnić, znaczy spowolnić, spowolnić to może złe słowo, ale ogarnąć jedną z tych ważek, które w moją stronę akurat będzie lecieć. Pierwsza faza Geminimana jest bardzo prosta, tylko powolna. O ile ich nie dysynkujemy jakoś za bardzo. Bo może być tak, że obaj będą na ziemi. Trzeba teraz go zaspamować, żeby nie użył lasera, który mnie mi spowolni grę w chuj. Chyba nie zdążę, co? No, zdążyłem. Nice. Wolę przyjąć trochę obrażeń, aniżeli pozwolić mu laser strzelić, bo to strasznie wpływa wszystko. Zresztą ogólnie Mega Many TNS-owe miały straszną tendencję do spowalniania przy nawet teoretycznie niewielkiej ilości rzeczy na ekranie. To jest coś przerażające, jak dla mnie. Trójka chyba pod tym względem była absolutnie najgorsza, jak najasem mówiąc. Ulala. Ulala. To nie wygląda dobrze. A, włącz jest łatwe. Au. Zastanawiałem się, czy potrzebuję iść po apteczkę. Chyba nie, ale jednocześnie jakaś część mnie zaczyna się nad tym poważnie zastanawiać. No jedno. Zmieni się jakoś to inaczej robiło. I nie pamiętam dokładnie jak. Czy powinien się slajdowało od razu po prostu?
Ameljo, nie. Zostaw mnie, jeden z drugim najlepiej. Moja ulubiona zabawa czasami to jest strzelanie do tego z tamtej drabinki po lewej i patrzenie, co mnie ominęło. I tylko człowiek patrzy, jak ten... Człowiek patrzy, jak go mijają takie wspaniałe rzeczy, jak i tanki hapek. Znaczy, i życie. Au, skoczyłem w taki idiota. Właśnie, też mi coś tak świta, że powinienem mu z niego slajdować, o właśnie. O, w ten sposób. Jakkolwiek idiotyczny się pomysł nie wydaje. Że to jest chyba najefektywniejsza metoda unikania ich. Dobra, teraz jak się tutaj nie wypierdalało? Przede wszystkim złota zasada, trzeba skakać na platformę jak wychodzą. Bo jeżeli się tego nie zrobi, to potrafią gracza zgliczować. Doświadczałem tego wystarczająco dużo razy, żeby mówić to każdemu, kto podchodzi do Mega Man 3. Na spokojnie. No i dobra, Snake powinien być prosty. Snakeman tak naprawdę, jeżeli wiemy co robić i trzymamy się środkowej platformy, to tylko przy pierwszym przebiegnięciu jest stanie nam zajść krzywdę. Bo teraz już jestem w 100% bezpieczny i jeżeli stanie mi się krzywda, to tylko i wyłącznie z mojej winy. Szukaj, staram się ograniczać możliwie liczbę pocisków na ekranie do minimum, żeby gry mi nie spowalniało. Bo jeżeli mam za dużo pocisków i węże na ekranie, to gra strasznie spowalnia. Trochę mnie to bawi, że strategią na optymalizację speedrunów w Mega Manie 3 jest w dużej mierze ograniczanie spowolnienia gry bardziej niż cokolwiek innego. Search Snack. No to co, Tops tylko został. Mega Man 3 to łatwa gra. Holy fuck. Do dogbotów. Muszę to zawsze zaznaczać, że do dogbotów, żeby nie było wątpliwości. S? Bottom man, bottom text. Ten etap ma tak dużo miejsc, których po prostu jedyne co chcę zrobić to... To co właśnie przed chwilą robiłem, czyli wpierdzielić się przeciwnika, żeby było szybciej. O Jezu. Dajcie żyćko. Au. Czy mogę? Jezu Chryste. Holy fuck. Nie będę komentował swojego progresu w tym momencie. A. To poszło na szczęście szybko, bo tam potem łatwo można się poplątać przed tego kosura. Tutaj jest nieco łatwiej, bo to co on wypluwa znika z ekranu. Więc po prostu trzeba przeskakiwać, a nie jakoś tańczyć między dwoma. Ach. To jest jeden z trudniejszych fragmentów do takiego sperfekcjonowania etapu, moim zdaniem. Bo trzeba bardzo dobrze wyczuć timing na skoku przed tym bączkiem, który tam leci.
Ale tak naprawdę jeden z nielicznych momentów, gdzie rzeczywiście jest to wymagane, powiedzmy, jak tak mechanicznie, że będzie ciężko. Ach. Nie dam rady. Na 2 HP. Czyli jeden hit. Topem to chyba najłatwiejszy z bossów wręczy. Bo zastanawiam się, kto jeszcze mógł być łatwiejszy potencjalnie, ale... Nikt mi do głowy nie przychodzi. Top Kickman! Dobra, ważne pytanie. Gdzie byli najbardziej skurwiali dogbotowie? U Shadowmana i u Sparkmana chyba, co? Bo Shadowman miał Woodmana, a u Sparka był Quick. Jedno i drugie jest absolutnie chujowe i nie do grania. Tylko zastanawiam się, w jakim stopniu. Lecisz do Sparka? No dobra, lecimy po kolei, guess. U Sparka najgorsze chyba, takie absolutnie najgorsze jest to, że Quick jest drugi. Przy okazji, jak już jesteśmy przy Sparku, to jest jedna z dwóch miejscówek w grze, w której absolutnie konieczne jest użycie broni Robotmastera. Drugą jest ostatni boss, który jest niepodatny na Buster. Tutaj dosłownie inaczej się tego nie da zajść bez żadnych bez żadnych glitchy i tak dalej. Tutaj nisko się w kolce wyjebać. Zawsze sobie mówię, że to zrobię, a mimo to jeszcze mi się chyba nigdy nie udało. Tutaj będzie jeszcze jeden kolega, niestety na górze. Żarty żartami, tutaj jest Doc Metal, który przez to, że jest Docbotem, jest zauważalnie cudniejszy niż swoja oryginalna wersja, nawet pomimo braku pasów transmisyjnych. On jest szybszy przede wszystkim, to jest najgorsze. Póki robi dwa Metal Blade'y, to jest jeszcze ok. Jak zaczyna rzucać trzema, to są zazwyczaj problemy. Bo ciężko jest się strzelić tą przerwę czasami. Na szczęście kolega jest dla mnie łaskawy i rzuca głównie dwoma. Chyba nie wychło w czas, to powiedziałem. Dobra, perfekcik. Spadek w pobliżu. Pozwolę sobie to gówno zgliczować. Nie lubię się z tym używać w normalny sposób. Ej, tylko gra mi daje taką możliwość. No dobra, to jest ten segment, chyba po tym segmencie już Doc Quick jest? Jezu, ten slowdown jest taki okropny, ma 4 itemki. Co może pójść nie tak? Na przykład to, że Doc Quick dostaje jeden obrażeń i zadaje więcej? Pieprzyłem się. A kurde. Szło dobrze.
Na szczęście drugi checkpoint jest już przed samym dogbotem. Bo jeżeli umrzemy przed pierwszym dogbotem w danym etapie, to cofa nas na sam początek etapu. I to jest zawsze stresujące. Ten contact damage jest dokładnie powodem, dla którego lepiej jest generalnie obrywać od bumerangów, jeżeli mamy taką możliwość. I to jest coś, co staram się w miarę możliwości wykorzystywać, ale nie zawsze mogę. Power slide. Mam jeszcze 5 żyć generalnie. Na szczęście to nie Mega Man 2. A kurwa, oberwałem jeszcze od tego. Holy fuck. A dobra, to się jako odjebałem, więc nawet nie będę myślał o itankach. Chociaż... Nie, nie ma chuja. Nie idą mi slajdy. 4 życia. Spodziewałem się, że to będzie jeden z moich dwóch głównych problemów w tym etapie, szczerze mówiąc. I nie jestem ani trochę zdziwiony, że tak w istocie jest. Znaczy, może w tym etapie to źle określiłem. Jeżeli chodzi o dogboty, o. Drugim jest oczywiście nie kto inny jak Doc Wood. O. Eba. Jeden i tank na Dogquicka to jest coś, czym jestem w stanie absolutnie zaakceptować. Co jestem w stanie zaakceptować? To będzie jeden z etapów, gdzie wykorzystuję swoją kartę pod tytułem Używam Lash Jetta jako mobilności. Z góry mówię. Wiem, że o, Bastard Only, ale szanujmy się. Jak dla mnie Lash Jet to jest Bastard, okej? Okay? I przysięgam, wcale nie ma jeszcze jednego bossa, na którym będę planował wykorzystywać to, że Lash Jet to Bastard. Pałeś się tym obywałem, holy fuck. Fajnie bo jakby apteczkę dopnął. Kurwa, chciałbym mieć tej stage'a do zrobienia. Bo absolutnie nienawidzę walczyć z tym skurwysynem Bastion Only. Woodman to taki jebany mem, holy fuck. Znaczy Doc Wood, raczej. No sami spójrzcie, ile ja mu zdążę zadać w tym czasie. Ile on mi zadaje przede wszystkim. Dokud to nie jest ironicznie moim zdaniem większy skurwysyn niż Dogquick. I zastanawiałbym się wręcz, czy nie jest sensowne użyć na niego z jakichś dwóch z moich hitanków obecnych. Ale to też musiałbym mieć run, gdzie chociaż jednej rzeczy uniknę, bo jak niczego nie uniknę, to dwa hitanki mi nie wystarczą chyba. O Boże. Chociaż nie ukrywam, że fajnie było przyjść do niego z pełnymi HP-kami. Co najwyraźniej jest możliwe.
Dawaj jeszcze Archeta. Jakby się ktoś pytał, dlaczego tak dziwnie skacze. Póki nie jesteśmy na raszczecie bezpośrednio, to nie zużywam amunicji. Więc w pewnym sensie oszczędzam jej trochę. Ile mam żyć? 3. Mało. Nie podoba mi się to. Przeskakiwanie Leaf Shielda jest tak okropne. Zastanawiam się, czy nie lepiej będzie po prostu od listków obzywać. Aż tutaj to chyba nie będzie mi to dane. A, mogę zawsze się w niego wpierdolić, I guess. Au. Au. Dokłód jest jedną z tych rzeczy, które zawsze mi rozwalają przy Bastion Only. Zresztą Dokłód ma absolutnie okropną słabość, z tego co pamiętam, chyba Needle Cannon, który wcale nie jest jakoś specjalnie dobry w zadawaniu mu obrażeń, więc ogólnie Dokłód jest chyba najgorszym z dogbotów. Takie jest moje zdanie, możecie mieć inne. I wyjątkowo nie jest to na zasadzie, możecie mieć inne, ale jest chujowe. Zwłaszcza, że ten Needle ile mu zadaje? 2? Wydaje mi się, że zadaje mu 2, czyli o jakieś 2 za mało, żeby się jego sensownie używało. Dobra, jebać, to zużywamy tanka. Co jeszcze już zaraz drugi poleci? Au. Dobra, jeszcze jeden Leaf Shield. Skurwysyn. Pocieszam się tylko tym, że nic gorszego już tutaj nie będzie. Część dogbotów jest jeszcze strasznie frustrująca jak dla mnie. Na przykład za cholernie umiem walczyć z Dog Flashem, ale nie jest to absolutnie poziom Dog Wooda, okej? Okay? No i przede wszystkim tutaj jeszcze trzeba się wziąć i nie wyjebać. Niby segment nie jest trudny, ale jednocześnie nie chcę... Nie chciałbym zrobić tutaj nic jakiegoś strasznie głupiego, tak powiem. Dobra. To jest absolutnie chujowe umiejscowienie dla tego prześmienika. Dobra, mam jedno życie jednego i tanka. Jeżeli umrę, bo ten hit nie jest tak prosty jak ten z dwójki.
Jeżeli umrę, to... Boże. O. Dajcie mi się odwrócić, dobra. O Boże. Tak, ja tak laguję w tej walce, Jezu. Znaczy inaczej. Ta walka nie jest trudna, jeżeli chcemy ją po prostu zrobić. Bo możemy ją w miarę na spokojnie przechodzić, tak jak widać, że odsuwamy się na całą długość ekranu, dopiero strzelamy. To jest najbezpieczniejsza opcja generalnie. Bo wtedy mamy dużo miejsca na manewrowanie, nie ryzykujemy tym, że się nas w nas pierdzieli przez to, że nie mamy miejsca ani czasu, żeby odskoczyć. Tylko no, zajmuje to długo, tak? Dlatego ja zazwyczaj staram się to sobie przyspieszać i właśnie takie szybkie dasze mnie wtedy karają za to mocno. A on w przeciwieństwie do swojej dwójkowej wersji praktycznie zawsze wystrzeli płomienie. Bo w dwójce on ma jakiś tam lekki delay między daszem a strzelaniem. Tutaj czegoś takiego nie ma. Nic głupiego nie robić. Dobra. Tumbling down, tumbling down, tumbling down. Dobra. Jimmy nie miał najgorsze rzeczy, bo miał tego flasha. Zastanawiam się, czy nie zaliczyć taktycznej wyjebki tylko po to, żeby ten, żeby sobie życia zagenerować. Tak chyba zrobię. Tutaj przynajmniej mi itanki zostaną z tego, co pamiętam. In before nie. Nie, no zostają. Mamy jedno życie więcej, więc wszystko jest okej. Okay. Ja. Okej, czyli tu mogę przeskoczyć. Ale nie mogę tak spadać, bo to by się skończyło bardzo nieprzyjemnie, coś czuję. Ja. Au. Staram się zrobić. They played us like a damn fiddle. Au. Przydałby się jakieś siateczki, not gonna lie. Za każdym razem. Już mówiłem, przydałyby się apteczki. Wow. A życie też jest okej. Okay. Czy ja tam naprawdę stałem na raszu i nie mogłem iść? Holy fuck. Dobra, tutaj nie zrobić niczego głupiego, bo z tego co pamiętam da się tutaj tak rozwalić rzeczy, żeby nie dało się przejść. A tego wolałbym Nobunalai uniknąć. A no właśnie, tutaj jeżeli byśmy dołem poszli jakoś. Trochę zbyt krzywo. No widzicie, jaka taka miła. Żyćka daje. Dajcie apteczkę, plus. Potrzebuję apteczek. O, widzicie. Jak tego chcę, to potrafi.
Au, kurwa. Ale mamy to. No. Ojo. W tej części daj apteczkę, nie zrozumiałeś. Okej, najwyraźniej wie, co to znaczy daj apteczkę. No i teraz bardzo irytująca część. Czyli Dog Flash. Z kim nie potrafisz walczyć? Wiem mniej więcej, jak się powinno z nim walczyć, ale nie umiem tego mechanicznie wykonać nigdy. Bo kwestia jest tego typu, że trzeba nad nim przeskakiwać tutaj na środku mniej więcej. Coś ten deseń... O, ja pierdolę. Zostałem zmeowany. Holy fuck. I co gorsze, to wciąż cofa na początek etapu. Jakby potrafię mniej więcej walczyć z normalnym Flashmanem, tak jak tutaj się powinno walczyć, ale z jego dogbotową wersją nigdy nie potrafię go przeskakiwać. O mój Boże. Komuś się za bardzo śpieszyło. Zgaduję, że najlepszą metodą speedrunowania tego jest robienie tego na rzecie. Względnie jakieś bardzo precyzyjne skoki, żeby niszczyć tych przeciwników, którzy ognie wrzucają. Zastanawiam się, czy oprócz Dog Flasha jest coś jeszcze, o co się naprawdę boję. W sensie, czy potencjalnie opcją playem tutaj, czy nie byłoby... Wow! Czy playem nie byłoby zużycie i tanka na niego? Szkoda, że z tych jajeczek nie może zbywać i tank. To była bardzo fajna rzecz. Aczkolwiek zgaduję, że Mega Man 3 po prostu i tak jest wystarczająco łatwy i że nie potrzebuje takich rzeczy. Bo żeby nie było, generalnie Mega Man 3 jest łatwo grą, ale niekoniecznie po pierwsze Dogboty, po drugie Bastion Omni. Połączenie tych dwóch ostatnich rzeczy sprawia, że jest naprawdę wymagający. Au. No nie umiem go przeskakiwać. Ulala. Au. Zjebałem. Noch! W tym momencie nawet nie mogę ani tanka użyć, to jest najgorsze. Muszę kiedyś zobaczyć, jak się z nim profesjonalnie, powiedzmy, walczy. Bo mniej więcej takie podstawy znam, ale one nigdy mi nie wychodzą, więc mam wrażenie, że jest coś, co po prostu jakoś omijam, coś, czego nie do końca ogarniam, albo coś ten deseń. Thank you.
Co gorsze, wiem doskonale, że druga część tego etapu wcale nie jest jakoś super przyjemniejsza. Boss jest, ale cała część etapu już niekoniecznie. Dobra, tym razem się zmądrzyłem i już pamiętam, jak to trzeba zrobić. Włączyłem moją ostatnio działającą szarą komórkę. Tutaj na szczęście tego nie zrobiłem. Więc chyba pójdę jednak jeszcze po apteczkę. Powiedziałem, pójdę po apteczkę. Pójdę po apteczkę? Dziękuję. O nie, nie chciałem tego zobaczyć. To nie jest. To nie był dan na używanie tego itanka. Powiem więcej, to jest dan na to. Nie ukrywam, mogę sobie mówić, że Mega Man 3 jest w miarę prosto gold, ale Dogboty to jest zupełnie inna para kaloszy. Jeżeli wyłączyć Dogboty, to moim zdaniem Mega Man 3 jest najprostszą grą z całej serii. Nawet biorąc pod uwagę istnienie Mega Mana 5. I przynajmniej po części będę to argumentował tym, że etapy Wailego są niedorobione. Czy Helby mi trochę nie pomógł? Teoretycznie... Teoretycznie mógłby. Teraz jak o tym wspominasz. Tak samo w sumie podejrzewam, że Rush Jetem by mógł robić rzeczy. Wow. Ej, może teraz to będzie itank. Aż się itank. S? A tutaj drugi itank na mnie czeka. Ale taka jest dla mnie miła. Au. A, dobra. Jakie są szanse, że tam jest itank i dlaczego za duże? Wow, Rush. Wow. Czy ja mogę? Mogę. No i wtedy to już nie był i tank. Aż tak dobrze to nie ma. To jak czasami człowiek się blokuje na tym nasz jetcie, to jest niesamowite. Także wiecie, czysto teoretycznie, playem, który mogę zrobić, jest zrobienie tego. Zwłaszcza, że i tak planuję używać Rush Jetta do jednej walki. Lel. Aczkolwiek muszę uważać na amunicję chyba.
No właśnie, mi się kończy zresztą. Więc to nie był aż taki dobry play, jak mógłby się wydawać. Au. A może to tak się robiło? Tak, to tak się robiło, Jezu! Dobra! Okej. Już chyba przypomniałem sobie, jak się obskakuje Flashmana. Albo raczej do Flasha. Zresztą Flashmana chyba tak samo. Więc może będzie progres. Jak jeszcze raz tam dojdę ze stronnymi HP-kami. Cześć, Shin. A tam jebać od razu. To, że ja to robię Buster Only, nie oznacza, że same dogboty są absolutnie chujowe. O, Mega Man 5 moment. Nie zgadzam się. Wybrane dogboty są absolutnie nie do zniesienia. Ale jako całość nie uważam, że jest tak, jak mówisz. A, mogłem sobie tego Jetta z... podleczyć. Ej, do Dog Metala, do Dog Crasha nie mam nic, do Dog Babla. Na. Znaczy, wydaje mi się, że to jest mniej więcej... Boże Święty. Że to jest mniej więcej taki skok, tylko trzeba umieć go wykonać. Porządnie! O właśnie. Co mi ewidentnie nie wychodzi, jebać. Znaczy, dogboty byłyby moim zdaniem spoko, gdyby miały takie same hitboxy. Bo bossowie z dwójki byli zaprojektowani na jakieś hitboxy. I jeżeli nagle są one większe, to jednak stanowi to zauważalny problem. Najbardziej to widać właśnie, tak jak tutaj było na Flashu, tak samo to widać na Woodzie. To są jak dla mnie dwaj najwięksi offenderzy, jeżeli chodzi o koncept. Bo jest sporo bossów, gdzie ich rozmiar jako tako znaczenia nie ma. Bo to, czy Dog Bubble będzie trzy razy większy, czy nie, to nie robi tutaj żadnej różnicy. L tak samo. Metal tak samo. Quick w dużej mierze też nie, moim zdaniem. U Dog Quicka dużo większym problemem jest to, że po pierwsze jest płaski teren, a po drugie to, ile wynosi kontakt damage, aniżeli ten. Aniżeli sam rozmiar hitboxu. Tak samo z hitem, nie mam problemu z jego rozmiarem i ogólnie z imaczem. Poza tym, że walka się dłuży przez to, jak została ode mnie zmieniona, ale to nie jest taki sens stricte problem. Dobra, jak jest to jest z HP-kami i życiami? 4 życia, 1 itank. Co to są FPS-y? Nie znam. Czy ja naprawdę przegram z Bablem? Weźcie, bo będzie im przykro.
Holy fuck, ależ ta walka spowalnia. Jak cały jebany Mega Man 3 zresztą. Au. Nie jeden niż się przegram z Zagbabem. Dobra, nie jest aż tak liczne. Aczkolwiek było zauważalnie blisko. To jest z kolei etap, w którym zabiłbym za to, żeby zamienić kolejność bossów. Ach, kurde. Dobra, dajcie mi Coila, bo wiem, że Jet będzie im potrzebny. A to po potrzeby Jetta. Darmowej tanki. Skoro i tak już muszę Jetta używać. Nie Shadow Blade 1. Co ja, scrap jestem, żeby używać słabości? Spoiler, tak. Doc Air. Skurwysynu. Jest to teoretycznie boss o tyle fajny, że... ma sporo patternów, które w dwójce by były nie do uniknięcia. A ja wciąż ich nie potrafię uniknąć, nie macie się. A przez to, że dodano slajda, to w trójce się da ich uniknąć jak tako. Kurwa, skoczymy w tej idiota! Holy fuck. O chuj ci dobre. Gaming. Jezu. Normalny etap Needlemana ma to zrobione tak fajnie, że... idąc na pełnej szybkości, to się wszystko zgarnia tak jakby. W sensie, że wszystko się tak synchronicznie ładnie układa. U Doc Needla to się psuje z kolei, mnie to zawsze tak denerwuje. O, zdążyłem, wyjątkowo. To akurat powinien być miał łatwy patent do uniknięcia. Ten będzie znacznie gorszy. Ale dobra radę. Dzięki Bogu za spowolnienie w tej sytuacji. To może być nie do uniknięcia TBH. Fuck! Dobra, speedam. Łatwo. Najlepsze apteczki, jakie w życiu widziałem. Ty, nie wiem, o co ci chodzi. Skaczesz na rażdżecie, bo przecież to jest dokładnie to, co twórcy zamierzyli, że jak skaczesz na rażdżecie, to nie zużywa ci się amunicja.
Patrzysz, jak gra ci pięknie klatkuje, także dosłownie nic nie możesz zrobić. Czy to nie jest piękno Mega Mana 3? No sam mi powiedz. Wjebałem się w to, Jezu. Ale w ogóle nie zużyłem amunicji. Jej! To jest tak kurwa głupie. Znaczy... Ja powiem tak, moim zdaniem dziewiątka jest gorsza o tyle, że... W dziewiątce mam za dużo segmentów, gdzie patrzę na to i mam takie... A Jezu, to się trzeba. Oddaj tę apteczkę! Gdzie mam takie, że patrzę... No jak gracz, który gra w to pierwszy raz, ma tego uniknąć? To uznaję po prostu za taniość Mega Mana 9 i za to go nie lubię. Pewnie za drugim, trzecim przejściem ta gra będzie dużo przyjemniejsza, ale pierwsze jest absolutnie katastrofalne dla mnie. Przypominam, że ja też hejtuję MM9, by the way. Dobra, Crash Man jest o tyle przyjemny, że zachowuje swój patent z dwójki. Więc jeżeli nie zabije niczego głupiego, to to jest kwestia powtarzania tego samego w kółko. A że mamy slajda, to jest tym łatwiej. A to, że kolega nam chce odrobinę przeszkadzać w naszych planach, to inna sprawa. Dobra, już się dobiję. Powiedziałem dobiję. Powiedziałem dobiję, dziękuję. Ze mną nie miałem. Jest to prawda. Przynajmniej chyba, że ja o czymś nie wiem. Uwaga, czas na najtrudniejszego bossa w tej grze. Nie wiem, czy ja sobie z nim poradzę, kolegowie. Będzie ciężko. Wiley ran off with Gamma. O nie, tylko nie Gamma. Jake, nie powinien zamieniać kamień. Nie, Jake się nazywa tak, bo jak patrzysz na niego, to łamie ci się serce od tego, co zrobi z modelem Protomena. Że go przeznaczyli na coś takiego. Ej, spójrzcie, to Fortress Wilego, która daje absolutnie najbardziej darmowe power-upy w całej grze. Znaczy w całej grze, w całej historii Mega Manów modlej. Serio, nie kojarzę, żeby którykolwiek inny Mega Man miał aż tak darmowe upgrade'y jak Fortress Wilego w trójce. Zresztą ogólnie mówiłem to już wcześniej, ale moim zdaniem Fortressa jest zauważalnie niedorobioną częścią Mega Mana 3. Au. Dzięki za apteczkę. Po prostu jest wiele miejsc, gdzie zauważam, że to jest takie... Co autor miał na myśli? Darmowy upgrade. Za nisko? Za nisko. A, slide, slide. Tutaj czeka jest segment, gdzie bez magnet... bez magnesów Magnetmana nie jesteśmy w stanie uniknąć obrażeń. Albo bez Radżeta, jak jest. Ale używanie Radżeta wymagałoby więcej niż jednej mojej szarej komórki, więc na to się dzisiaj nie zgodzimy. A skoro już mowa o darmowych segmentach? Holy fuck. Co tutaj było bossem? Pierwszy to były żółwie? Najgorsze jest to, że jak się z tym bossem normalnie walczy,
to te żółwie schodzą na hita. I przez to zawsze zapominam, że one w pewnym momencie nabierają tak idiotycznego turbo. Że można się ich aż bać. Ja lubię za to fakt, że jest tutaj osobny motyw walki z bossami i jest on moim zdaniem dobry. Oh boy, I wonder where this one is going. Co, jak sądzicie, dokąd to zmierza? Najlepszy etap z najlepszym bossem incoming? Cholera. Myślałem, że zmieszczę. Dobra, tu mi bardzo wyraźnie sugerują, że mam wejść na Ashleta, więc tak też uczynię. Czy możesz? Dziękuję. Ej, spójrzcie, darmowej tanki, holy fuck. Ej, spójrzcie, więcej darmowych hitanków, holy fuck. Kto to projektował? Znaczy, sobie biorąc pod uwagę, gdzie właśnie wchodzimy, to może jest w tym jakiś sens? Jezu, ta walka bez Shadow Blade'u będzie tak okropna. Przynajmniej jak on już się złoży w całość, to w miarę łatwo jest unikać rzeczy, bo można patrzeć z prawej, które się zmieniają i wtedy skakać odpowiednio. Dobra, i teraz najgorsza część, bo nigdy nie potrafię tego uniknąć porządnie. Otóż to. A, dwa do siebie bałem. Dawaj tanka. No, spada obedwał. To jest pozytyw. Powinno się obejść na jednym tanku, jeżeli niczego nie zjebie. Hitboxy tego, jak on tak falami przechodzi, to jest tak absolutny bullshit, tak swoją drogą. Holy fuck, nie znam gorszych hitboxów niż to. Dlatego ja już zapewnik przyjmuję, że jednym hitem oberwę tak naprawdę. Gorzej, jeżeli oberwę dwoma w trakcie tej fali, co mi się raz przytrafiło w tej walce. Oj, to jest bardzo dobry motyw zamku. Nie to, co leciało chwilę temu. Ej, spójrzcie, a co to? I swear to fucking god! Jak dużo i tanków można wcisnąć do jednego zamku? Teraz jak to się robiło? Tak to się robiło. Czy ja właśnie... Wow! Zgliczowałem go sobie, nawet nie próbowałem. Holy fuck. Jezu, moje FPS-y. Nie, jebać, nie będę szedł po to. To jest najbardziej losowy pokój w zamku, jaki widziałem. I swear. Nie rozumiem go. Co Alton miał na myśli przez ten pokój? Proszę. Najlepiej same złe odpowiedzi. Nie wiem.
Dobra, to kojarzy, potrafiło mi się trochę glitchować, więc będę na siebie uważał. Czy to już to, co myślę? Tak, to już jest to, co myślę. Holy fuck. Nie ty. Nie ty. Okej, dobra, to nawet nie będę próbował. Aj, kule. Uwielbiam bossów, którzy nie mają klatek nieśmiertelności. A to już będą rematche. Na wszelki wypadek sekolerał zupełnie. Nie, ironicznie mogę się trochę obawiać rematche. Jakby nie powinienem, ale trochę gdzieś tam w głowie siedzi, że to może nie być aż takie oczywiste. A tych przeciwników też absolutnie nienawidzę. Przynajmniej do unikania. Dzięki. To jest dokładnie to, czego potrzebowałem. Wiecie co? Nie umiem robić wild jumpów, więc jebie mnie to. Nie umiem tego unikać. Za cholerę nie potrafię ich unikać. Jakby mniej więcej rozumiem, jak się to powinno robić, ale nigdy mi to nie wychodzi jednocześnie. Dobra. Najgorsze jest to, że nie pamiętam. Znaczy nie pamiętam. Ja za rzadko gram w Mega Man na trójkę, żeby pamiętać dokładnie, który gdzie jest. Więc jeżeli wejdę do Shadowa, to niedobrze będę mógł dać mu się zabić. A Dark Snake to jest idealny sposób na odnowienie sobie HP-ków. Poza tym, że... Właśnie, to pierwsze przejście jest jedyne, na którym mi się zdarza kiedykolwiek oberwać, jeżeli niczego nie spierdolę. A, dawaj chapaki. Co my tu mamy? Spark. Spark też jest spoko. To nie jest spoko. No come on! On mnie memuje. Kolegowie, jestem memowany. To były tak piękne memy. O! Idealnie w czas, kolego. O Boże. No to pograne. To tym bardziej pograne. Chyba, że będzie już do końca walki slajdo. O, ja pierdolę. Powinienem przeskoczyć. Tak. A dobra, przynajmniej wiem, gdzie jest Shadowman, więc mogę się nim zająć. Jezu, nie wchodź mi slajd! Wtedy, kiedy chcę. Realnie, jeżeli on tak slajduje, jak to robi teraz, to jest absolutnie najlepsze, co może się nam przytrafić, bo slajda unikamy, że tak to ujmę, domyślnie,
bo na niego nie zdążymy zareagować na krótkim dystansie. Więc... jak dla mnie zawsze to jest kwestia, czy on akurat będzie używał ataku w odpowiedniej kolejności, a nie tego, czy ja umiem grać. Jeżeli chodzi o perfektanowanie go, bo kiedyś pamiętam, że próbowałem... O Jezu, Chrysty, obywałem od Topmana. Chyba czas wyjść z tygry. Obywałem dwa za Topmana. Jezu, Chrysty. To koniec. To prawie jak umrzeć od Topmana. Wyobraźcie sobie wziąć umrzeć od Topmana. Holy fuck. To jest czysty gaming, TBH. Unikanie jest dla słabych. Prawdziwi mężczyźni się po prostu biją. Czy to czyni mnie bottom manem? Wolałbym nie. Gaj na bocie to absolutna modęga. Wolę być junglerem. Przepraszam za ligolego nawiązania. Musi mi wybaczyć. W trakcie całej tej gry ani raz nie został użyty Gemini Laser i już nie zostanie użyty. Strasznie z tego powodu wszystko jedno, wiecie? O Boże, Needle będzie na koniec? Ja pierdolę. Wow, to był ciekawy magnes. Perfekt. Got it. Najgorsze jest to, że jestem pewien, że tego chujka byłbym w stanie sperfekcjonować w zależności od tego, jakie RNG na skoki by się wylosowało. A propos. Jesus Christ. Skurwysynu. Aj. Au. No dobra. Czy boss tutaj był w tym samym etapie? Chyba nie. Nie. Osobny etap. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na Jetta. Ja tylko tak uprzedzam. Au. Au, jedu. Ależ ta walka laguje, holy fuck! Dawaj mi Leżeta. Nie mam zamiaru walczyć z nim w żaden normalny sposób. Bardzo mi przykro. XML wbudowany Energy Balancer? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że nie. Że mógł to być upgrade któryś. Do hełmu zazwyczaj. Ale głowy sobie za to uciąć nie dam.
Dobra. Wow. Ja pierdolę. Chciałbym zauważyć, że mam 7 i tanków i 8 rzeczy. Ale by the way, Gamma jest kompletnie niepodatny na Buster, więc chyba będę musiał z niego zrezygnować. Niestety aż tak dobrze nie ma, że da się całą grę przejść bez używania broni. Więc to niestety Buster Only się właśnie skończyło. Dobra, dawaj łapsko. Nie odważę się używać top spina tutaj. Łatwo? Generalnie powiem tak, no jeżeli zignorujemy dogboty, to robienie Buster Only w Mega Manie Trójce nie jest aż takie złe. Z dogbotami robienie Buster Only to jest istna mordęga. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś chciał sobie to robić i w miarę konsekwentnie robił Buster Only bez itanków na przykład. Albo jak Chrome na przykład. Perfektany z dogbotów. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś jest w stanie konsekwentnie robić perfektany z takiego Quickmana na przykład. Doktor Right? A może Doktor Left? Ha, ha, ha. Dobra, w każdym razie na dzisiaj to będzie. Czemu Malware Base mi się pojawiło? Halo? Czemu Malware Base mi się pojawiło? Template header. Boję się zapytać, czego. Z czego to jest wyświetlane? Nie z tego. Nie z tego. Nie z tego. Okno, Citra. Ciekawe. Nie, nie będę tego kwestionował. Anyway, na dzisiaj to było grzecznie i kulturalnie na tyle. W sobotę planuję normalnie wrócić do Soulsów. Liczę, że zrobię jakiś progres, w co nie wierzę, ale liczę na to. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się, po. Cześć!